przygotowujesz teraz nowy projekt i niedługo ruszasz ze zdjęciami do filmu Baby Blues. Co to będzie za historia? To jest historia o 17-letniej Natalii, która ma dziecko Antosia, takiego półrocznego, nie wiem, 7 miesięcy. Chciała mieć dziecko, bo to było jej największe marzenie. Dlatego, że z jednej strony jest fajnie, ona czuje się lepsza niż koleżanki, ma poważniejsze problemy, no ale przede wszystkim ma coś takiego własnego do kochania, takie, nie wiem, ja już to ciągle powtarzam, mój własny mały człowiek, no ale tak jest, coś takiego swojego chciała sobie urodzić i urodziła. Nastolatki w ciąży to jest jednak ciągle uważane za jakiś tam rodzaj czegoś niedobrego i tak samo w galerankach też opisywałaś coś, co się wydaje pozornie czymś takim negatywnym. Myślisz, że znowu będzie dyskusja wokół tego tematu? Dla mnie to jest w ogóle film o tym, że nastolatki, ale nie tylko nastolatki, bo to jest właśnie, to nie jest tylko potrzeba taka w wieku 17 lat. Dziwne, że to się tak bardzo obniżyło, ale to chodzi o to, że nie wiem, te dzieciaki się czują, te dziewczynki czują się takie samotne i takie właśnie niekochane przez nikogo, że nie mają kogo kochać i nikt ich nie kocha, więc sobie rodzą dziecko. I w wielu przypadkach rozmawiałam z kobietami, które mają po 30 parę lat i też chcą mieć dziecko, mimo tego, że nie mają partnera, żeby właśnie mieć coś takiego swojego. A jest to no, dziwne, no, smutne troszeczkę, że w tym wieku już one coś takiego odczuwają i się decydują na dziecko, żeby taką tą swoją pustkę zabić. Trafiłam w Wysokich Obcasach na artykuł Najmłodsze Matki Europy, że właśnie jest moda na posiadanie dzieci, że w co kraj to tam ten przyrost nastoletnich wciąż jest coraz większy i one wręcz mówią właśnie, że one właśnie chcą mieć te dzieci, bo chcą mieć kogoś takiego swojego. Jedne mówią tam, najwięcej w Anglii tych nastolatek, że one takie cute, takie w ogóle mają takie małe coś swoje. I mówię, no kurde, no to jest w ogóle ciekawe. No i zaczęłam szukać i się okazało, że faktycznie, no są takie, nawet w Polsce znalazłam dziewczynkę, którą jak pisałam scenariusz, rozmawiałam, że no właśnie miała dziecko, bo tak sobie zaplanowała. A wreszcie udało wam się znaleźć odtwórczynię głównej roli, tak? Po paru miesiącach castingu i wszyscy są strasznie ciekawi, kto to jest. Możesz powiedzieć? No ja zresztą no, mogę powiedzieć. Ja też jestem bardzo, bo ja jestem super szczęśliwa na dzisiaj, no bo to od lipca trwał ten casting, także to jest jakieś pół roku. No jest dziewczyna, która nie grała jeszcze nigdzie. Także nawet ciężko chyba tak ją sobie skojarzyć. Nazywa się Magda, ma lat 17 i tyle, jest super. A jej mamy zagra debiutująca na ekranie Małgorzata Szumowska. No tak. I powiem ci, że to jest w ogóle niesamowite, że Gośkę wcześniej znaleźliśmy, no bo ona jest. I ja jej to zaproponowałam, ona powiedziała, że w ogóle super pomysł, że się jakoś tak czuje na siłach i w ogóle chce to zagrać, także super się obie ucieszyłyśmy. I potem dopiero dziewczynkę znalazłyśmy. Znaczy ja z nią znalazłam i co jest ciekawe, ona jest do niej podobna. Znaczy, to nie jest tak, że wiesz, że jakieś tam takie podobieństwo, nie wiem, bliźniaczki, ale autentycznie może być jej matką. Sposób bycia, jakieś takie ruchy, sposób mówienia, temperament mają ten sam, także one się tam się pozabijają na pewno. No są obie, no bo Gośka jest charakterna, ta Magda moja też i Natalia w filmie też taka jest, także iskry na pewno będą leciały i wiesz, nic nie trzeba robić, po prostu one takie są. Kim jest ojciec dziecka? Ojciec dziecka w scenariuszu jest z takim skejtem. Jeździ na desce, pali jointy, bo go odpowiedzialność przerasta, jak go przerasta bardziej, to on jeszcze więcej pali, bo mówię, no sobie z tym nie daje rady. I ja znalazłam, w ogóle mam dwóch chłopaków i to jest tak, że jeszcze ja mówię, no w czasie prób ja podejmę decyzję, bo obydwoje są po prostu rewelacyjni. Jeden z nich jest autentycznym skejtem, ja go na jakichś zajęciach dla skejtu znalazłam, a drugi jest, nie wiem, gra na, właśnie nie wiem, czy na gitarze, czy na basie, ale komponuje muzykę. Rockowym zespołem. Małgorzata Szumowska jest też swoją producentką w Zentropa Polska. Taki główny ster, taki producent wykonawczy, tam to nie jest ona, no bo ona zajmuje się nim swoim filmem jednym, teraz już kolejnym, który też ma zamiar za chwilę robić, więc bardziej tam jest taka dziewczyna, która nazywa się Agnieszka Kurzydło i ona jest taką producentką tego projektu, więc z nią i w ogóle są same dziewczyny, to jest z jednej strony nie wiem, zobaczymy, bo ja tak mam obawy, że jak są same baby, to się zawsze pokłócą. No ale na razie się nie jest miło. Jest, nie, w ogóle są fajne, świetne dziewczyny tam pracują, także to jest fajne. Mało jest, moim zdaniem, w polskim kinie nastolatków, a ty robisz filmy takie, traktując ich poważnie, prawda, o nich i z ich punktu widzenia też, przedstawiając sprawy. Czy chcesz iść w to dalej, czy chcesz, żeby to był twój temat po prostu? Wiesz co, no chyba już, no nie wiem, jakiś tam ten następny film, to już pewnie nie.
I teraz też w ogóle nie chciałam robić znowu o nastolatkach, no bo znowu to samo, tylko tak się po prostu przydarzyło, że nie wiem, oni mają jakieś fajniejsze, bardziej są interesujące, uważam, w ogóle takie dzieciaki, bo nie mają te problemy, traktują bardzo autentycznie i to wszystko jest takie na serio i przez to jest takie świeże i fajne. Nie na siłę, jak dorośli, dlatego fajnie mi z dziećmi, no ale pewnie, no nie wiem, może kiedyś jeszcze, ale pewnie już ja się zestarzeję i się nie będę potrafiła z nimi nagadać tak jak teraz. Miałam w ogóle problem z napisaniem jakiejś tam, miałam scenę, dopisywałam ostatnio jeszcze i coś się już się zablokowałam chyba, że już nie mogłam tego napisać i taka wyszła niezbyt dobra. No ale to im zaniosłam i słuchajcie, no taka scena właśnie, że coś by trzeba było sobie zrobić. No tak, no dobra, to my tak powiemy od siebie. Ja oni po prostu tak, ja umierałam ze śmiechu i tam wszyscy umierali ze śmiechu i to jest, wiesz, super. Jak sobie pomyślałam, wiesz, teraz ja zacznę z nimi próby. Także każdą z tych scen jakoś jeszcze sobie przez nich przełożę. No, a być może właśnie, nie wiem, tam później film zrobię już pewnie nie o nastolatkach i to minie parę lat i już tak nie będę mówiła z nimi rozmawiać. Oni będą się mnie też wstydzili, będę starszą panią. Czyli co, teraz zaczynasz próby i kiedy zdjęcia, tak mniej więcej? No mamy nadzieję, że jak wszystko dobrze pójdzie, to pod koniec marca.